Capsaicyna. Chili. Szczypta Scoville. To jest spotkanie z ostrością. Witajcie na kolejnym spotkaniu z ostrością. Ja jestem Mike Van T. Ja jestem Sanepid. Witajcie na takich luźnych okolicznościach, tutaj z takimi luźnymi specyfikami, można powiedzieć, które nam się trafiły właśnie zupełnie przypadkiem. Tak. Trafiliśmy na nie, akurat w tym wypadku Piotrze i Pawle, zupy instant. Tutaj mamy o smaku krewetkowym w kubku, tutaj jest to od Nongshim, dobrze znanego, tutaj też nam, Nongshim. No nam w szczególności, no. Proszę bardzo. A to jest też, no też od Nongshim, też od Nongshim. Tak to wygląda. Spicy, super spicy, ma być bardzo ostra ta tutaj, a ta nieco ma być właśnie tylko ostra o smaku krewetkowym. Przypomnij, za ile w tym Piotrze i Pawle nabyliśmy? Każda z tych zupek kosztuje dokładnie 4,99. Nie widzieliśmy chyba nigdy wcześniej. Nie, wcześniej nie widzieliśmy w kubku, takiej postaci w kubku, więc tym bardziej nas tutaj to zainteresowało. I stwierdziliśmy, że sobie... W szczególności tej nawet nie widzieliśmy, że jest jakaś mocniejsza, na przykład niż Neoguri, która jest prawdopodobnie najmocniejsza Neoguri. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o skład, co tutaj może dawać tutaj ostrość, mamy w składzie mieszankę przypraw, między innymi w tej mieszance przypraw znajduje się papryczka, chili. To jest tutaj wszystko, co w tym składzie może dawać ostrość. Do całego składu wam nie czytamy, bo jest bardzo, bardzo obszerny. O, tak. Tu skład jest nieco mniejszy, ale to jest tutaj ciekawsze, że jest czerwona papryczka chili w tej mieszance przypraw, tak samo jak w tamtej, tylko tutaj jest czasem czerwona papryczka chili, no w sumie w nazwie jest Shin Red, więc może to jest jakaś tutaj poszlaka. Ale poza tym też na samym końcu tego tutaj opisu tej mieszanki przypraw widnieje ekstrakt z chili. Na pierwszy ogień oczywiście pójdzie shrimp, czyli krewetka pójdzie na pierwszy ogień, że tak powiem. No bo jest słabszy teoretycznie. Dokładnie, zobaczymy jak to wypadnie, więc... nigdzie nie odchodźcie, zaraz będzie ściemnienie i tutaj będziecie już nas widzieć gotową, parującą, myślę, krewetką. Zostańcie z nami. Okej, okay, tak jak powiedziałem, tak zostało zrobione. Paruje, krewetka paruje. Poza kadrem powiedziałeś, że grzyby, no. A ja mówię, że ryba. Ty mówisz, że ryba, tak. Czuję ryby. Grzyby też trochę czuję, ale to bardziej w tle. Pokaż może widzą wizualnie, co tam jest w środku. Przede wszystkim ryby. Proszę bardzo. No. I tak to się prezentuje. Jako, że mały kubek, to tej małe łyżeczki, żeby dużo jeść. A co? Żebyście nie narzekali, że szybko jemy na przykład. Kurczę, jest mocna pikantność. No jest pikantność, jest najbardziej wjechała na język. Ale smak tak słabo poczułem, jakąś słoną nutę poczułem. Przez sekundę dosłownie. Ten rybny smak też jakby chyba trochę czuję. Ale kurczę, za małe fragmenty tego biorę. No właśnie, ciężko nam. Ale na gardle już to osiada. No siedzi. Spróbuję wziąć taki nieco większy, nieco większą tą taką łyżeczkę tego makaronu. No ale pikantność jest jak najbardziej. Smakuje podobnie jak Neoguri chyba. Właśnie nie, ten rybny akcent jest mi zupełnie nieznany z wcześniejszych zupek. Według mnie nie. Według mnie się wyróżnia. Ale jest to smaczne, nie? Kurczę, słabo mi coś wyczuć tego smaku tak dużo. Nie wiem, może dlatego, że masz na małe te łyżeczki malutkie takie. Gorące przy okazji. Raczej za dużo jest nudli, nie? Wpierw trzeba je zjeść, żeby został ten opar, wtedy będziemy wiedzieć, nie? Bo tak głównie makaron sam to. Ciężko mi powiedzieć. No tak. O, sam płyn teraz wziąłeś, tak? No, no już się doczopałem. Kurde. Ale dalej po podniebieniu? Pikantność mocna. Nie jest na pewno, no. Na pewno zdecydowanie większy niż czarny bifonie. Jak mi została końcówka, chyba ją wypiję. No mnie tak. Chociaż trochę makaronu tam jeszcze pływa, ale chyba spróbuję to wszystko wypić, bo nabierać to bym jeszcze przez ładne kilka minut to nabierał. Tak to może wszystko sobie wypiję. Fajnie wypala gardło. Końcówka mocno. Nie mogę powiedzieć, że jest złe smakowo, no nie. Może. Tylko kurde, jakieś takie mało wyraziste. Dużo jest tej słoności. Dokładnie. W porównaniu do tych. Na pewno lepiej. Na pewno lepsze już są jednak chyba normalnie w opakowaniu. No dokładnie. Shin Ramin. Czyli zdecydowanie dla nas lepsza i bardziej wyrazista wersja by była na przykład taka jak w tym Shin Ramin. Dokładnie. Którego test już wcześniej był. No już. No. Ciekawa sprawa. Myślę, że za taką cenę jak najbardziej to było warte sprawdzenia. Myślę, że można to czasu sobie zjeść jak najbardziej. Dobrze. No zobaczymy. No tutaj pikantnością nie zawiódł. No nie. Dosyć pokaźna. Pokazał, że jest odczuwalne i temat jest na gardle. Jest jak najbardziej odczuwalne. Tak. Fajnie palenie tej pikantności na gardle mi się bardzo podobało. I teraz zobaczymy, jak wypadnie i smakowo, i czy jeszcze większą moc będzie miał następny w kolejce tutaj nasz bohater. Czyli on! Super spicy.
Zostańcie z nami. Okej, okay, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Tym razem co? Super. Spicy. O, tak to wygląda. Mhm. A Majku, ty może teraz powiedz, jak pachnie. Pierwszy powiedz, jak pachnie. No bardzo podobnie pachnie, nie? Jakby powiedzieć tak trochę właśnie rybnie, grzybowo. Tylko, że ten zapach jest trochę bardziej intensywny, bo jak się bardziej wąchasz, to tak czuć, że trochę drapie w nos. Zapach, ta, ta ryba jest jakby w tle. Na pierwszym planie jest jakby taki właśnie, nie wiem, coś, co właśnie by sugerowało, że to może być ostre. Co, lecimy, nie? No. Zobaczymy. Sprawdzamy. Czy jak tym, tak nas zmasakruje? Tym razem czekaliśmy znacznie dłużej. Też paruje, ale czekaliśmy znacznie dłużej, więc nie powinna być taka gorąca. O, ty już majkujesz. Jak? Zjedliwa? Nie jest gorąca? Nie, ale... Kurde, no oj, no tutaj czuć, kurde, lepiej. Zdecydowanie lepiej czuć, jak chodzi o moc. Smaku nie, ale czuję na języku, że lepsza jest moc. No, w smaku jest taka, kurde, mniej wyrazista, jeszcze bardziej mniej wyrazista niż tamta, mam wrażenie. Tylko bardziej chyba pomidorowa nawet trochę. Dokładnie. Diabolo pomidoro, kurde. Ty, dokładnie! To w zapachu też czułem, mogę sobie przypomnieć. Coś w ten deseń, tak jest. Spróbuję sobie nabrać więcej samego płynu. Samej zupy. Okej. Okay. Wiem już, o co ci chodzi. No chyba o to. Ale. Ale dusi. No kurde, no ma, no. Podobieństwo jakby w działaniu do Wifona, czyli to duszenie. Ale to jest... Wow. Nawet teraz takie ciepło i grzenie na gardle mi się pojawia po tej malutkiej łyżeczce. Jak się je sam makaron, to niezbyt to czuję. A jak sobie nabrałem samego płynu, to... O panie. No na języku głównie czuć smak taki... Smak takiej pikantności, tych przypraw. Tak, dokładnie. Sama ostrość jest... O, już mi nos zaczyna lecieć. Dziwnie, bo on tak jakby generalnie przez większość czasu raczej podobny do tamtego, chodzi o ostrość, ale ma takie momenty właśnie, że mocniej znacznie uderza. Oczywiście, wiadomo, to nie jest moc, którą oferuje tutaj Samyang, nie? To daleko jeszcze do tego. No, ale to... Ale smak jest dobry. No kurde, jest ciekawe. No jest mało wyrazista jakaś, kurde, ale... No jest mocno. Jest zdecydowanie odczuwalne, że jest mocniejsze. Na ustach będzie. Z nosa mi cieknie to mocniej znacznie. Słuchajcie, końcóweczka. Dosyć dużo jeszcze mam tu makaronu, ale sobie spróbuję teraz upić, żeby to poczuć. Nie, no jestem przy końcu, to czuję, jak już tą wodę piję, że na ustach ładnie siedzi. Ale gardziołko dostaję. Boli trochę nawet. Ekstrakcik robi swoje. Te gardło boli nawet, tak jak przy tamtym przyjemnie paliło, to już lekko boli nawet. No tak. Ale jak ktoś jest chory, ma zatkany nos na przykład, to kurczę, to by było idealne. Czuję, że to by był kurna. No to jest ładna już moc. To jest idealne, taki serw. Spalone usta mam nawet. Cieknie z nosa, chodźmy. Mi też. Mega przeczyszcza. Nie każda ostrość, nie każdy ostry sos na przykład potrafi to ładnie przeczyścić. No. Niektóre mniej lub bardziej. Ale pod tym kątem, jak chodzi o ktoś, który na przykład przeczyszcza zatkany nos, to myślę, że to jest, kurczę, jedno z takich rzeczy, co naprawdę trzeba polecić. Gardło jest wypalone. Ja też często lubię bolące gardło, chore gardło, na przykład jak czuję, że mi jakieś swędzi albo boli z powodu jakiejś infekcji czy choroby, to lubię właśnie takie ostre sobie zaaplikować, żeby jakby to przebić tym ostrym i czuję, że to jest produkt o takiej mocy, takim natężeniu i działaniu, że taki celów jest idealny. No ładne. Piękna sprawa. Ten super, no. Powiem wam, że kurde, no tym to jestem zachwycony tutaj, brawa. Dobry, bardzo dobry. Na początku dobry. Tak smakowo, tak może sceptycznie do tego mówiłem, bo nie był taki wyrazisty i w sumie ta ostrość taka... momentami tylko się przebijała mocniejsza, chociaż już należało docenić za tą mocną ostrość, ale koniec końców, jak już wypiłem tą końcówkę już i się cały, jest już się po zjedzeniu całego, to jest normalnie. Za taką cenę to jest szacun. Jakbyście tylko powiedzieli, najlepiej wywalić to z tego kubka i zrobić z tego normalnie zupę. Chyba tak. Na talerzu. I żeby się mieć tutaj więcej tej wody. I ta woda i to będzie ten... Nabierze tego, zrobić po swojemu próbować. Żeby nie było aż tak dużo makaronek, my tu mamy, tylko zrobić, żeby było więcej wody, zrobić to zupę bardziej i wtedy... No też sobie wygodnie by się jadło, ja lubię taki kubeczku, wiesz, naprawdę. I wtedy było naprawdę świetne. Właśnie, można się ubrudzić. Tak, no kurczę, na takim talerzyku, jakim miejsce nawet takie bardziej szerszej. Tak. Kurde, bajka. No. Nie no, 5 zł bez grosza, coś takiego bajka. Cudowne to jest to. Nie no, pomóżmy pole super spicy. Tak, super spicy. Jak gdzieś namierzycie tego Nongshima w takiej wersji, polecamy serdecznie, warto spróbować. Mega. Genialne. Najprawdopodobniej wtedy się najeszcie się nauczy. No, oj. Daję. To jest konkret. Tak. Dobrze, słuchajcie, to było nasze spotkanie ze shrimpem, którego już wam nie pokażemy, bo gdzieś tam przepadły już opakowania. No. Ale to nie istotne, najważniejsze ten super spicy tutaj. Shrimp? Też spoko, możecie spróbować ze spokojem.
jak najbardziej. Był wypad spoko, ale tego wam z całego serca polecamy, żeby tego przede wszystkim sprawdzić, spróbować tego super spicy. Ostrość, która fajnie smakuje, fajnie działa, nie zabija, nigdy tutaj nie pokazuje nikomu, jaki to jest mocny, i on tylko pokazujemy, co nam smakuje. Mam nadzieję, że wy kupicie i wy też się w tym rozsmakujecie i o to tutaj chodzi. A jak ktoś tego nie rozumie... Tak, zawsze można przy te 5 zł wydać na pewno. Będzie to dobrze wydać 5 zł. Dokładnie, jak ktoś tego nie rozumie, to właśnie wyda też te 5 zł i zje i zrozumie. Mhm. Tak jest. Witamy serdecznie jakby w innej tutaj sytuacji w ogóle. Tak, ponownie. Ale ponownie z tymi zupkami. Ale 2 miesiące później. Dokładnie. Ponad 2 miesiące później. Tak, kiedy kręciliśmy wrażenie, to był czerwiec, teraz mamy już praktycznie koniec sierpnia. Tak jest. I ten materiał w tym momencie, jak tu jesteśmy teraz, nie jest do tej pory złożony, ponieważ inne powstają i mają, że to powiem, wyższy priorytet, inny jest w ramach grafiku, inaczej się ukazują. Tak, tak. Wszystko jest przemieszane chronologicznie. Ale udało nam się, dzięki temu, że to tak czeka, udało nam się namierzyć po kilku próbach i odwiedzinach w Piotrze i Pawle wspomnianym. Mhm. W poprzednim wejściu udało nam się namierzyć w końcu kolejny raz te zupki. Tak, tak. Long Shrimp Super Spicy. Mamy po raz kolejny i zrobimy tak, jak to mówił Mike w poprzednim wejściu. Wyrzucimy je na talerz i sprawdzimy jeszcze raz. Tak, z większą ilością wody, nie, niż sam taki makaron, tylko żeby to była po prostu zupa, nie, i bardziej się nacieszyć tą ostrością. Taki jest plan. Tak jest plan. I w tym wypadku wyjątkowo właśnie, tak jak zazwyczaj mówimy, że nie powtarzamy wyzwań, czy spotkań, czy w ogóle nie powtarzamy produktu, które się powtarzają u nas. Tutaj jakby robimy lekkie odstępstwo, ale nie do końca, bo pragnę zaznaczyć, że nie powtarzamy tego. My to robimy na jednym materiale wszystko, jakby nie patrzeć, prawda? Dobrze. Więc dlatego po prostu zdecydowaliśmy się tutaj tak, naszym zdaniem ma to sens, aby sprawdzić to w innej postaci. Dobrze, no to tyle jeśli chodzi tutaj o taką introdukcję tejże sceny, tejże sytuacji po 2 miesiącach. Tak. I tutaj za chwileczkę widzicie w następnym wejściu już z otworzonymi, nie tyle otworzonymi, co już rozlanymi na talerze. No. Będą powinni już tu parować talerze przy nas za chwileczkę, jak wy to oczywiście zobaczycie po ściemnieniu. I będziemy tutaj przeprowadzać kolejną recenzję, test. Zostańcie z nami. Okej, okay. Tak jak powiedzieliśmy, zostało wykonane. No tutaj może tylko tak sprecyzujmy, że może nie talerze, to są miski, okej? Okay? Tak, bardziej chcieliśmy to, żeby przypomniało kuchnię orientalną, tam bardziej w miskach jedzą. No tyle, ile możemy się, próbujemy tylko zbliżyć. W każdym razie... Wizualnie wygląda naprawdę fajnie. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Nice. Dobrze, to co? No to ja myślę, że nie ma co przedłużać. Zajmujemy się konsumpcją. Majko, życzę smacznego. Ja tego również zaczynamy. Od razu uderza właśnie. Klimat jak od pieprzu. Czuć głównie taką... Nawet smak, to jest po prostu pikantność taka mocna, nie? Tak, teraz zdecydowanie bardziej mi to przypomina już te Nongshima, te zupki normalne niż takie kubki. Czuć tak jakby mięsny, jakiś taki posmak. Jest to fajny... Smakiem po prostu jest tu pikantność, bym powiedział. No właśnie. Więc nie wiadomo, czy tu większa ilość wody nie zabiła całego tego stworu. O, to mi fajnie dało na gardło. Mi bardzo pasuje ten smak, ale... O, teraz wygryza gardło. Skręca się. Wziąłem pod rząd 3 łyżeczki samego wywaru, płynu. Są mi zupy, jak to nazwać. Zobacz, jak zwał. I... Dało to na gardło. Bardzo dało to na gardło. No, są takie duszące. O, i z nosa zaczyna lecieć. Są takie duszące momenty. No jest to świetne. Na pewno lepiej mi się to zdecydowanie je niż w kubku. Świetne. No znaczna pikantność jest na pewno. Rozgrzewa. Próbuję nieco szybciej jeść sam płyn, który mi tylko został tutaj w sumie praktycznie. No. To jest moc. A pod koniec kurwicówkę jakąś mocniejszą. Aż dziwne, kurde, mam takie wrażenie jak przy zupce modyfikowanej z sosem, że końcówka jest mocniejsza. Wow, zjedzone. Też skończone. Gorąco mi, zaczyna się być bardzo gorąco. I bym nagle wlazł do sauny. Dokładnie. No, masakra. Powiem wam jedno. To jest super. No jest super, no. Na pewno tak. Zapchany nos i gardło zawalone. To jest magia. To będzie magia planety po prostu. Na pewno dobrym pomysłem było jednak przesypanie tego do czegoś większego, jakiegoś większego naczynia i lepiej móc się tym delektować. Tak jest. Daje radę naprawdę. Moc zdecydowana, wyczuwalna. Na początku, teraz jak mówię... No, na początku lekka po prostu pikantność. Z każdą kolejną łyżką się przeradza i tutaj już jest ostrość. To jest na pewno ostrość. Ja czuję to wypalone wokół ust wszystko. Smak przy tym bardzo dobry. Jak znacie zupki Nongshima, to wiecie, czego to szykować. Między to jest taki, może posmak trochę mięsny, taki gulaszowy wręcz, by powiedział, taki posmak jakby gulaszu. Właśnie ja za bardzo smaku, kurde, nie czuję w niej. Właśnie jakby ta odczucie tej ostrości jakby zasłaniało smak, ale co dla mnie również było bardzo dobre. Bo samo w sobie to odczucie tutaj mocnej pikantności, wręcz ostrości, po prostu
smakowało bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. To było najlepsze. Nie wiem, to jest bardzo, to jest, że powiem, prosta, konkretna zupka. Dajesz, jesz, dostajesz i jesteś szczęśliwy po prostu. Na pewno, tak, tak. No to jest po prostu wow. Jestem zadowolony. To jest z ciekawszych ostrych produktów, takich od ręki marketowych właśnie, żeby sobie kupić moim zdaniem. To jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie można sobie sprawić. O, zaczyna mi wypadać wokół ust. Mnie co, cześć. Wąsy mnie palą, na brodę nawet zaczyna wychodzić. Powiem wam, o! Dopiero działa tak po czasie, że no. Jest robota, jest robota. Nie przestać mnie jeść, ale dopiero tak. Dokładnie. Uderza. Wow, no. Dobrze. Słuchajcie, moi kochani. Nie przedłużamy o filmie, że tak był długi. Jest to produkt bardzo ciekawy, może że nawet najciekawszy, jaki może dostać pod kątem takiej ostrości marketowej. Tak, no ogólnie te produkty Shima są bardzo ciekawe, nie? Tak. Ale ten to jest taki no najlepszy. Więc... Jak ktoś oczekuje naprawdę moc jakieś fajne już, to naprawdę ten. Dobrze, powiem wam, że gorąco musimy polecić. Super. I po prostu... Tyle, jeśli chodzi o nas. Super, spicy jeszcze na przykład. Nie było w ogóle. My tu powoli będziemy już w takim razie kończyć. Ja powiem tylko tyle, że zaczynam czuć gorąco na brzuchu, więc jest konkret. Dobrze, nie trzymamy was w takim razie. Ja jestem Sanepit. Jestem Aliwa D. I to było spotkanie, jak wcześniej było pokazane właśnie z tym Nongshimem. No, wcześniej też ze Shrimpem, ale teraz głównie chodzi o tego Nongshim Spice, Super Spicy, już Nongshim to jest firma ogólna. Tak. Jeszcze raz, Mike, pokaż. Proszę bardzo. Dokładnie to. Dobrze. Nie trzymamy was dłużej, tak jak powiedziałem. Widzimy się na kolejnych spotkaniach, wyzwaniach, live'ach, recenzjach. See ya! Masz mnie.